Nie jest to łatwy zawód, ale no, trzeba się wykazać cierpliwością. Niekiedy człowiek pracuje i później w pewnym momencie nie wiadomo, co dalej. No to trzeba odłożyć i następnego dnia świeże spojrzenie, zupełnie na spokojnie. No to pasja. Cieszyłem się nieraz, jak nie miałem zamówienia, bo wtedy mogłem robić to, co mi wchodziło tam już po głowie, żeby wyszło. Ja jestem po szkole samochodowej i kolejna moja praca była na żurawi wieżowym i tam właśnie trochę z nudów, ponieważ brakowało elementów, żeby stawiać na wysokie wieżowce, czy nieraz za duży wiatr był, to wziąłem kawałeczek wewienka i postanowiłem synowi zrobić małą zabaweczkę jakąś. To była zachęta, żeby coś następnego zrobić. To jakieś takie raczej prace kojarzyłem sobie tak jak do kościołów, jakąś małą figurkę, taką świętą. Dawniej to nie było tak narzędzi dostępnych. To ktoś po znajomości wyszlifował mi z pilnika, żeby dobra stal była, właśnie to dłuta. I jakiś przypadkowy nożyk, dobrze wyostrzony. I w 1983 roku zaryzykowałem, żeby się z tego utrzymać, już z tej działalności. Postać Chrystusa ukrzyżowanego. Lubię pokonywać takie trudności, nie jest to łatwa rzecz do zrobienia. Dla pary prezydenckiej na ekshumację złożyć, na pochówek, żeby ubogacić właśnie trumnę. Miałem figurę orła, ale musiałem tam z koroną inaczej dostosować te wszystkie proporcje. Także to mogę powiedzieć, że to mojego projektu było. Tak, drewno zawsze lubię. O, to w maleńkości. Przypominam sobie, że jak na kolonie wyjeżdżałem, to lubiłem też z jakiejś gałązki tam laskę podrzeźbić w tej korze. Niekiedy to natura podpowiada, tak jak właśnie tutaj te anioły. Jestem samoułkiem. Gdybym wiedział, że takie zamiłowanie będę miał we wcześniejszych latach, może do takiej szkoły bym poszedł, to wtedy byłoby zupełnie jeszcze inaczej. Człowiek byłby teorią bardziej podbudowany, a tak to trzeba było do wszystkiego samemu dochodzić. No ale też dużo zadowolenia to daje, bo też zamówienie do miejscowości Obory, to tam jest sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i właśnie tam zakonnicy, przeor zakonu zamówił mnie figurę Chrystusa, małą taką postać, żeby można było na feretronie nosić podczas procesji. A wtedy wnuczek mój miał 2 latka i bardzo mi się przydał, bo wszelkie proporcje szyjkę mu mierzyłem, to się dziwił, co dziadek robi, no ale to tak było miłe. Też do tej samej miejscowości robiłem naturalnej wielkości dużą figurę, dużą rzeźbę, ucieczka do Egiptu. Wdzięczny temat to jest kapliczki, często przy drodze stojące, czy przy zabudowaniach. No i bardzo dobrze ta tradycja jest podtrzymywana. Majowe właśnie śpiewy przy kapliczkach. No bo naszą tożsamość trzeba podtrzymywać, tę tradycję. I cieszę się, że ludzie jeszcze zamawiają, żeby sobie przy swoim domostwie gdzieś postawić.